Technika witrażowa powstała w X wieku we Francji. Pierwsi wykonawcy witraży to najpewniej mnisi. Oni produkowali szkło, barwili, projektowali, byli szklarzami i malarzami. Szkło powstawało z piasku rzecznego z popiołem uzyskanym z drzewa bukowego. Przypominało płynny miód i było barwione tlenkami metali, miedzi, chromu i kobaltu. Witraż to kompozycja wykonana z kawałków kolorowego szkła, odpowiednio przyciętych według projektu i ujętych w ołowiane listwy. Nasze formy witrażowe są wykonane w technice Tiffany'ego, amerykańskiego artysty z przełomu XIX i XX wieku. Aby wykonać projekt, musimy wykonać dwa szablony. Jedna kopia do cięcia szkła, druga do składania witrażu. Do cięcia używamy specjalnych nożyczek z trzema ostrzami. Kolejnym etapem jest dobór szkła i jego cięcie za pomocą specjalnego noża. Następnie każdy kawałek musi być obklejony taśmą miedzianą. Tak obklejone kawałki składa się zgodnie z projektem i lutuje cyną wszystkie części razem. W centrum każdej kompozycji z barwnego szkła znajduje się gomułka. Szkło z odciśniętym śladem liścia, barwione tlenkiem srebra, tak aby nawiązywało do koloru bursztynu.